Cześć, witam was moje fany. Wiem, ten filmik miał być wczoraj, obiecywałem wam ten film 1 stycznia. Jednak się nie udało, głównie ze względu takiego, że zostawiłem swój aparat na Sylwestrze i dopiero odzyskałem go dziś. Moi drodzy, nowy rok, w sumie nowy ja! W sumie nowy ja, moi drodzy, ze wszystkich trzech kanałów najbardziej nowy ja będę właśnie tutaj. Dlaczego, co się stanie, moi drodzy, tłumaczyłem wam to już nieraz na filmikach, jednak mam 1 styczeń i chcę objaśnić takie jakby trochę mini Q&A z samym sobą, nawet zrobić, co tu się będzie w tym roku działo, moi drodzy. Od dłuższego czasu w sumie trąbię na większości filmików, żebyście się szykowali, byli gotowi, że wchodzi nowa zasada z nowym rokiem, mianowicie gramy w dwie gry, aktualnie dwie gry plus trzecia tak zwana dowodząca. Skąd taka decyzja, moi drodzy? Otóż w 2020, który był jednym z najlepszych roków w tej dekadzie na pewno, nawet to no top 3 lastówę, nawet nie czy nie, najlepszym rokiem, moi drodzy, kanał nie tylko usunęliśmy, ale później kanał wrócił. Miało tego, zrobiłem tak, że jak kanał wrócił, mówiłem, że i tak będę grał tylko i wyłącznie w gry, kiedy będę miał czas. Okazało się, że tego czasu jakoś tu mam na tyle dużo, że faktycznie okazuje się 4, minimum 5 zazwyczaj odcinków tygodniowo, a nawet 6. Bardzo często się ukazywało. Natomiast faktycznie zrobiło się też zbyt dużo gier. Doszło do momentu chyba, że aktualnie graliśmy w 5 tytułów. No bo Legos, było Lego Star Wars, było Lego Piraci z Karaibów, Among Us, był, moi drodzy, Fall Guy oraz był Mario, moi drodzy. Więc 5 gier, Lego odpadło, no właśnie, nieważne, moi drodzy. Czułem, że to było zbyt wiele, bo jeżeli Piratów z Karaibów przechodzimy no już 4 miesiące, no to coś tu, moi drodzy, nie gra. Chciałbym grać więc w mniej gier, ale żeby one, wiecie, szybciej były przechodzone. Znaczy, wiecie, w skali roku to nie będzie mniej gier, a może nawet będzie ich więcej niż normalnie, niż jakbym grał w 5 tytułów naraz grał. Natomiast będzie, wiecie, gramy w 2 tytuły plus, no plus mówię, gdy przechodzimy, zamieniamy go innym. Oczywiście tak nie będzie absolutnie zawsze, ponieważ, no wiecie, gdy na przykład wyjdzie jakiś gorący tytuł i będę go chciał ograć o premierze, automatycznie wbije się w trójkę, ale to będzie naprawdę, mam nadzieję, od święta takie będą sytuacje następowały. Bez tego będę chciał grać na osób 2 tytuły i co ważne, fabularne plus jedna gra dochodząca, ale o dochodzącej zaraz. 2 tytuły fabularne to będzie tak, jeden, póki co zostajemy przy grach Lego, chociaż jak patrzy się na top 10 wyświetleń, to gry Lego zawsze są ostatnie, 7, 8, 9, 10 miejsce mają, więc no jednak wolicie inne gry, ale jeszcze zostajemy przy grach Lego cały czas. Druga gra natomiast będzie nie legowa, nie klockowa, będzie jakaś inna, a jaka? Tak jak już teraz nieraz wam mówiłem, nie chcę wchodzić w tak zwane tytuły poważne. Czytaj, jeżeli pytacie mi o Wiedźmina, o Cyberpunka, nie wiem, o Mass Effecta i tak dalej, na takie gry na 99% nie macie tutaj szans. Dlaczego? Tłumaczyłem już to nieraz, po prostu chcę być, jeżeli gram, to chcę być tylko ja i gra. Ja i gra, poważny tytuł, gdzie jest poważna fabuła, gdzie naprawdę chcę się wczuć, chcę być tylko ja i gra. Gdy gram z wami, no to jest trochę inaczej. Raz, że tak jak teraz gadam, dwa, że no po prostu mniej się na tej grze skupiam, a dla mnie fajne gry są, wiecie, jak fajne przeżycie po prostu. I mówię, grając z wami, czuję się jak w sali pełnej kina albo ze znajomymi na imprezie, gdzie wokół jest kilka osób. Tu ktoś szepta, tu ktoś gada, tu ktoś leci chipsami, tu się zaśmiejemy, tu coś, tu anegdotka i tak to leci. Ale najfajniejsze tytuły lubię oglądać sobie sam, czy maksymalnie z dziewczyną i skupić się na nich maksymalnie. I dlatego, moi drodzy, raczej w dorosłe tytuły grać tutaj nie będę. W dorosłe, czytaj, poważne. A nie chodzi też o to, że jak mi czasem zarzucacie, że kanał dla dzieci, bo nie, absolutnie nie o to tutaj już chodzi. Natomiast tak jak mówię, nie chcę grać w tytuły, gdzie mógłbym być rozproszony i przez to troszkę słabiej chłonąć tą fabułę. Jest szansa, może, a i owszem, na takie gry, ale pod warunkiem, że będę je przychodził któryś raz w życiu, a na przykład jak Wiedźmina, któryś raz bym przychodził, no to może wtedy faktycznie, gdy już fabułę znam na tyle, że już stricte dla fanu czy dla jakichś pobocznych rzeczy to odkrywam, to może tak, ale generalnie raczej nie. Nie znaczy to, że nie będę grał w inne gry premierowe, ale na przykład takie, które mają fabułę słabszą, takie, gdzie to faktycznie skupienie, jakaś tam, nie wiem, filozofia w nich zawarta nie jest aż tak mocna, nie wymaga takiego skupienia, także w takie tytuły będziemy mogli grać. Czytajcie, po prostu mówiąc po ludzku, bardziej gry rozrywkowe będę grał. A jakie to będą gry? Czy to będą premiery, czy nie? Moi drodzy, mam jeden cel na ten kanał i jest nim dobra zabawa. Będę chciał więc testować dużo tytułów, które mogą być tragiczne i pewnie będą tragiczne. Będę testował dużo tytułów, które na przykład były głośne, jakoś nigdy nie grałem, ale spróbowałem i zobaczymy, co się tam, moi drodzy, wydarzy. Nie wiem, co będę grał. Wiem, że mam jeden cel, dobra zabawa. Nawet jeżeli patrząc, jak gram w Mario, może
możecie mieć wrażenie, że tej dobrej zabawy tam nie ma, a są nerwy, to jest dobra zabawa. Tak jak mówię, dwie gry. Jedna Lego, druga inna, moi drodzy, zwykła gra fabularna, plus trzecia gra tak zwana dochodząca. O co chodzi z grami dochodzącymi? Moi drodzy, mianowicie chodzi o to, że będzie jedna gra co miesiąc się będzie zmieniała. Czyli na styczeń mamy ten tytuł, na luty mamy ten tytuł, na marzec i tak dalej mamy ten i ten tytuł. I teraz jest tak, że generalnie ten tytuł będzie raczej na 99% tytułem multiplayerowym, gdzie gram z wami, tak jak dotychczas graliśmy sobie w Among Us chociażby, to tutaj będę chciał grać w miarę oczywiście z wami, bo nie we wszystkie gry będziemy mogli grać razem, albo nie totalnie razem, natomiast będę chciał grać na przykład miesiąc taką grę, miesiąc taką, oczywiście jeżeli w styczniu będzie na przykład Among Us, w lutym inna gra, nie znaczy, że w marcu nie stwierdzę znów, że wracamy do Among Us, albo że przedłużam Among Us ze stycznia na luty. Oczywiście, może tak być i zapewne będą takie miesiące. Natomiast fakt faktem, chcę określać sobie grę na dany miesiąc multiplayerową i to będzie tak zwana gra dochodząca. Jednocześnie więc na kanale będę grał w 3 gry, więc to dalej nie jest taki zły wynik, nie sądzicie? Tym bardziej, że teraz na przykład ogrywamy w 4. Jednak tak jak mówię, no grając w 4-5 tytułów powodowało to, że w tygodniu był jeden odcinek z każdej gry, a to chyba trochę jednak mało. Fajnie by te 2-3 tygodniowo, sami przyznacie, było mieć. To są plany absolutnie na ten rok, tak jak mówię, mam nadzieję się tutaj dobrze bawić, mam nadzieję, że wy również ze mną będziecie się dobrze bawić, czy to grając bezpośrednio ze mną, czy po prostu oglądając ten kanał. Koniecznie więc zostawcie tutaj subskrypcję oraz wszystkie możliwe łapki, dajcie znać znajomym, że jest w ogóle taki kanał, bo uważam, że zasługuje na większy szum, tym bardziej, że będziemy się tu, mam nadzieję, świetnie bawić. Zeszły rok pokazał, że ten kanał dopiero się zaczął, bo naprawdę 2020 w historii tego, no już 3-letniego właściwie kanału, był najlepszym rokiem, najciekawszym, najbardziej się tu bawiłem i kanał wpływa na takie wody, jakie chce, by właśnie po jakich by chce, by płynął po prostu, więc przydałoby się trochę was więcej na tym kanale, to zdecydowanie powiedzcie więc kolegom. No i moi drodzy, witam, a już kolejny odcinek będzie z gry dochodzącej. Dowiecie się, jaka gra dochodząca jest na styczeń i mam nadzieję, że będziecie się mocno trzymać w foteli, bo czekaliście na to długo. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bye!